Moi drodzy, już niedługo, 1 listopada tego roku, na ekrany naszych kin wyjdzie film amerykański pod tytułem Nieplanowany. Jest to film fabularny, co prawda, ale pokazujący niezwykłą historię Abby Johnson, kobiety, która w młodym wieku chciała pomagać innym kobietom i uważała, że właśnie będzie pomagała tym paniom, które znalazły się w stanie błogosławionym i chciały się swojego dziecka pozbyć poprzez aborcję. Wstąpiła do organizacji, która jest jedną z czołowych w Stanach Zjednoczonych biznesowych organizacji zajmujących się aborcją i dopiero kiedy była asystentką przy tego rodzaju, trudno powiedzieć, zabiegu, no ale w momencie, kiedy była świadkiem dokonywanej aborcji, zrozumiała, co to za wielkie nieszczęście dla kobiety, dla zabijanego dziecka, dla społeczeństwa, które traci swoich członków, jeszcze nienarodzonych, ale przecież istniejących. Film, który zrobił ogromną karierę w Stanach Zjednoczonych, film, który wzrusza, przejmuje, a przede wszystkim jest prawdziwą opowieścią o historii nam bardzo bliskiej, współczesnej. Także gdy chodzi o naszą polską sytuację, bardzo aktualnej, także wszystkich zapraszam do tego, aby udać się do kin i przeżyć historię, która jest historią jak najbardziej współczesną i można powiedzieć, ona także, ta historia dzieje się niestety pośród nas. Właśnie po to, aby zrozumieć, jak święte jest każde życie. I jak każdy z nas nie może obojętnie patrzeć na to, co dzieje się z życiem drugiego, zwłaszcza zupełnie niewinnego człowieka. Chodzi o to, żeby je bronić, żeby za to życie się wstawiać, o nie się modlić. A na pewno zachętą do takiego nowego, pewnego humanizmu i humanitaryzmu spojrzenia na życie drugiego człowieka jest ten film. Stąd moje serdeczne zaproszenie, by poświęcić trochę czasu i udać się, być może z przyjaciółmi, z najbliższymi, by przeżyć prawdę o życiu człowieka.